Nadal w gorącej atmosferze, nadal gorąco na dworze, pomimo tego, że spadł deszcz. Kolejny mój vlog i recenzja rocznicowego wydania albumu Alana Parsonsa On Air. Czołóweczka i jedziemy. Powiedziałem, że rzeczywiście przed chwilą spadł deszcz, ale nie zmieniło to sytuacji. Nadal jest bardzo, bardzo gorąco. A, a w moich dłoniach hmm, najnowsze wydanie z okazji 25. rocznicy wydania albumu Alana Parsonsa On Air. Na Pojedynczym, przeźroczystym, czyli jak Wam już kiedyś mówiłem, moim ulubionym winylu. 180 gramowym. Okładka lekko, 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 lekko zmieniona. Kto zna oryginał, to, to pewnie zauważy dyskretne różnice. Jak reklamowano to wydanie, płyta została wydana, okładka została wydana z, fa z fakturą skóry i rzeczywiście jak tak sobie sobie popatrzymy, to rzeczywiście jakiś tutaj jest rzucik taki niby, niby skórzany. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, czy to jest rozsądne wyjścia. Ja jestem kurczę, stary dziad i mi się to kojarzy z pokrywaniem, z pokryciem zeszytów stukartkowych w kratkę, jakie kupowałem w latach 80. Yy, do szkoły, no ale, no, ale, nie, ale nieważne, forget it. E, albumik e, nie należy do ulubionych e, przez wielu. E, kontrowersyjny, może lekkie odejście od, od stylistyki, poetyki Alana Parsonsa. Jego drugi solowy album, i chyba przedostatni, właśnie ostatni solowy album, który właśnie bardzo chciałbym wam, wam polecić, ale by mi spadło. E, który bardzo chciałbym wam polecić, to, to jest ten the, the Secret. To jest wydanie e, z wersją. Hmm. Tu jest wydanie, odłożę tutaj, żeby mi ten kurczę winyl nie spadł. E, tutaj mamy wydanie z płytą DVD, czyli dźwiękiem przestrzennym, i do tego, i do tego, do tego pochwalę się. Jest to, jest to wydanie z autografem. E, mam egzemplarz, nie, to nie jest wydanie, mam egzemplarz z autografem Alana. Parsonsa. Tak, te rączki, te rączki miksowały Ciemną Stronę Księżyca, te rączki miksowały Beatlesów i wielu, 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 wielu innych wykonawców. Te, te łapki. Rzeczywiście, Alan Parsons Project przez wielu nazywany był... Um, Pink Floydem dla ubogich. Może rzeczywiście coś w tym jest. Coś jest w tych pulsacjach charakterystycznych, które nawiasem mówiąc bardzo lubię. E, pulsacjach, które pojawiały się na płytach e, Alan Parsons Project. Mówię tu, nie wiem, bo płytach choćby, nie wiem, e, i iRobot czy, 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 czy parę innych, gdzie znajdują się takie fajne, długie, pulsujące, świetnie sprawdzające się podczas jazdy samochodem e, utwory. E, ten, ten, ten album... Ten album no właśnie okładeczka, przecudna okładka projektu e, Storma Torgersona. E, tak, czy to jest Hipnozis, czy osobiście to Storm Torgerson, Torgerson e, nam zrobił? Ale, ale myślę, że myślę, że jest to, jest to e, po prostu Storm Torgerson. W, 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 we, własnej, we własnej osobie tutaj jeszcze otworzę. Ten albumik, o proszę. Storm są we własnej osobie. Cudowne, cudowne, surrealistyczne kreacje fotograficzne tego artysty. Nie żyjącego już artysty, ale autora jednych z najlepszych, moim zdaniem, okładek płytowych w historii. Cóż można powiedzieć o tym albumie? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie jest aż tak bardzo lubiany? Może czy rzeczywiście, kurczę, on troszeczkę odchodzi od y, y, tego, co znamy z płyty Alan Parsons Project. Jest mniej, mniej gęsty ten album. Jest w nim więcej powietrza. On Air, może ma to jakiś, jakiś związek, ale jest to album w miarę spokojny. E, ja nie wiem, może, może, gdybym miał go porównać, to może z Eve, e, Alan Parsons Project, może te okolice. Jest bardzo spokojny. Dużo fajnych dźwięków pomiędzy. To co najbardziej lubię, te, te flojdowskie dźwięki pomiędzy. Tutaj na początku ptaszki śpiewające e, w utworze Blue Blue Sky, później, później e, przy Too Close to, sun, to the Sun, ten przelatujący nam między głośnikami odrzutowiec. Jejku, jejku. Bardzo fajne. Ja bardzo, bardzo lubię ten album. Nie, mam na niego jakiś dziwny, dziwny sentyment. No i oczywiście pasie moją miłość do, do tych Alan Parsonowskich pulsacji. Pasie go utwór Apollo, sześciominutowy, z taką fajną, z takim fajnym elektronicznym e, pulsem, który tam później troszeczkę się bawi bawi w przesunięcie fazowe. Ach, 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 ach. E, Bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna e, rzecz. No cóż, e, za co jeszcze lubię ten album? Podobnie jak kurczę płyty. płyty o, 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 właśnie, ja zapomniałem o jednym. To jest wydanko limitowane do 1500 egzemplarzy i do tego numerowane. To jest egzemplarz numer 001155. No 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 no. Widzicie, widzicie, widzicie. No ale, 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 ale w sumie limitowany do 1500 egzemplarzy to nie jest to nie jest aż tak szokująca liczba nie nie aż tak bardzo robi to wrażenie. Zdarzają się płyty wydawane w nakładach 500 czy 200 egzemplarzy. A, nie będę szukał. Eee, moi drodzy, co, co, co jest jeszcze bardzo sympatyczne tutaj, właśnie tak jak mówiłem, za co, za co lubię Alana Parsonsa. jak kiedyś poznałem tego kolesia i poznałem Alan Parsons Project, myślałem, że myślałem, że ten facet, kurczę, śpiewa w tych utworach i, i, i robi to bardzo dobrze. Później zacząłem patrzeć na listę gości, listę muzyków występujących na, na płytach i się okazuje, że to są różne nazwiska. Na tym jednym albumie śpiewa nam, proszę Państwa, Eric Stewart, Neil Lockwood, Steve Overland, Christopher Cross, Graham Day i Peter Beckett, aż tylu wokalistów. A ten skubany Alan Parsons tak pięknie, tak pięknie dobiera tych wokalistów. Chodzi o styl śpiewania, chodzi o barwę głosu że ma się wrażenie, że to jest jeden wokalista. Naprawdę, słuchając, posłuchajcie tego niewprawnym, że niewprawnym nie, może nieskupionym, nie skupionym zbytnio, zbytnio uchem. Mamy wrażenie, że to jest jeden, jeden i ten sam wokalista od początku kariery. Podobnie jest zresztą z tym albumem. Tu też pojawiają się nazwiska jakichś nawet w, w ogóle młodzieniaszków, którzy nigdy nie śpiewali w Alan Parsons Project. A to wszystko, jeśli zbierzemy do kupy um, linie wokali ze wszystkich albumów Alan Parsons Project, i solowych płyt Alana Parsonsa. No kurczę, brzmi to jak jeden wokalista. Przefajny zabieg, przefajny zabieg. E, tak jak mówiłem, podsumowując, podsumowując, piękny e, album. Warto, warto go na pewno sobie przypomnieć. Warto sobie go posłuchać z okazji 20, 25 rocznicy wydania, 25 rocznicy e, e, premiery. Co dziwne w ogóle, e, Byłem bardzo zaskoczony, bo tę płytę znalazłem sobie, myślę, ach, nie będę daleko szukał, trafię ją sobie w Empiku, nie? I sobie ją tam zamówiłem w Empiku w jakimś tam preorderze, czy w czymś, po czym dostałem informację, że ups, sorry, ale premiera przesunięta na 30 grudnia 2021 roku przewidywana dostała. 4-5 styczeń 2022, no tak, halo, halo, halo. Zacząłem chodzić po świecie i po innych sklepach i znalazłem, znalazłem, proszę Państwa, w płonącej shopie, czyli sklepie pod nazwą Burning Shed, ten album nie jest dostępny w ciągu 24 godzin. Ja kompletnie nie rozumiem, o co tu chodzi. O, i coś mi to zrobiło Bion. jakaś informacja mi się, się wyświetliła, ale to nieistotne. Eee, można ten album znaleźć, można ten album znaleźć w dobrej cenie. Eee, Polecam, a nawet jeśli nie zdecydujecie się na zakup tego wydawnictwa na przeźroczystym winylu 180 gramowym to kurczę, odpalcie sobie ze streamów, bo to jest naprawdę kawałek bardzo, bardzo, bardzo przyjemnej, przyjemnej muzyki, docierającej do, do, do różnych różnych e, posty e, Alano, parsonowsko, projektowych e, produkcji, bo mamy tu i efekty jakieś echa, Amonia Avenue i mamy tu jakieś jakieś fragmenty, e, nawet myślę ten Apollo gdzieś nam przypomina Streotomi czy, czy, czy może iRobot. Ja nie wiem, czy ukazała się jakaś skłonanka zabierająca tylko te pulsacje parsonowskie, które bardzo, 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 bardzo przypominają mi oczywiście te Floydowskie pulsacje basowe i gitarowe znane z płyt Pink Floyd. Może dlatego Alan Parsons Project nazywany był, nazywany był hmm, Pink Floydem dla, dla ubogich. A może po prostu brzmienie Pink Floyd, które wychodziło z pod palców Alana Parsonsa było tak Alanem Parsonsem przesiąknięte jego, jego myśleniem o, o, o muzyce, o dźwięku, że jeśli znajdujemy to u Alana Parsonsa na płycie, mamy wrażenie, że to jest ściągnięte. Może, może, może tak to działa. Nie wiem. No mówię, jedyną, jedyną, jedyną wadą, jedyną wadą moim zdaniem, trudno to nazwać wadą. Jest to poszycie płyty, które przypomina mi okładki z zeszytów do matematyki z lat 80. Sądziłem, że, sądziłem, że e, zapowiadając, że będzie to skórkowata okładka, będzie to podobne rozwiązanie jak na wznowieniu albumu Good zespołu Morphine, ale, ale o tym może następnym razem. Good Morphine pokryte jest bardzo fajną, taką matową. E, skórką, jak to się nazywa? To się nazywa skórka, skórka e, niełosia. E, no, tego, co pod ziemią żyje. No, już wiecie, skórka kreta. Molskin. Taka właśnie molskinowa. Liczyłem na to, że tutaj też ta okładka będzie taka moleskinowa. Jak słyszałem jakieś tam teksty. O, o, o skórkowatej okładce, ale okazało się, że nie jest to molskin, a zwykła skajka rozciągajka. Ale i tak, ale i tak, odrestaurowana okładka Storma Stormatorgessona robi wrażenie. To wydanie w, podwójnym, w podwójnej kopercie rozkładanej, tak zwanym Gatefoldzie, też robi wrażenie i oczywiście świetnie, świetnie wygląda na półce i świetnie wygląda na odtwarzaczu. I jeśli podobała Wam się ta recenzja, jak zwykle jeśli zasubskrybujecie mój kanał, jeśli dotąd tego nie zrobiliście, będzie mi bardzo miło, albo przynajmniej dajcie łapie, łapiętkę, łapkę tu, o tu, o tu, 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 taką, taką do góry, taki przycisk, łapka w górę i to też mi sprawia radość w tych trudnych i gorących czasach. No cóż, trzymajcie się jak pewnie domyślacie się za... Chwilę za parę dni zobaczymy się podczas vloga na temat reedycji winylowej albumu Morphine Good. Na razie pozdrawiam Was Dźwiękoholik. Cześć!